Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z W47, dzielny mag, zakręć kołem fortuny 5 razy, easy. Easy. Dobra, wrzucamy tutaj coś do kibelka. W ogóle zaczynamy od petów, nie? Zaczynamy od petów. No to co? 5,42 woda, wjeżdżamy 5,40, a 7,41. Nie, no dobra, musimy wjechać ogniem. Tak od razu na start. Złotka, złotka 38. To gościo poszalał ze złotką 38. Szkoda, bo mogłem pójść faktycznie jakimś kroksem czy coś. Teraz 5,49 będzie ciężkie. No dobra, nieważne. Nieważne, moi kochani, życie. Co my będziemy wrzucać do kibla? Jakąś tam rzecz z maga na przykład. Czapki nie mogę. O, te papucie, pluszaki. Te papucie, pluszaki, one chyba nie są lepsze niż te, które ja mam na sobie teraz. No. Nie są najlepsze, nie są najgorsze. Dobra. Moi kochani, skill. Skill. Spuszczam kibel i dostaję broń epicka, 3-statowa z dziurą. I z dobrym rozrzutem. No można powiedzieć, że broń. Ta lewa stopa to broń, ta prawa to dziura. No i ma rozrzut, bo rozchodzą się stopy w obie strony. No powiedzmy, że dostaliśmy generalnie to, co chcieliśmy, nie? Tak. Tak. Żartujące. 30 tysięcy buty. Czy to nie są buty, które wypadałoby oddać do wiedźmy? No bo tutaj mam jakieś za 2000 nasior. No to jego możemy. Znaczy na razie nie musimy nic rozmontowywać. Zakręcimy najpierw kołem. I zobaczymy, co się dzieje. Co chce wiedźma w ogóle? Pierścienie. A to ja pierścieni chyba nie mam w ogóle do oddania. Te. Pierścieni nie mam w ogóle do oddania. Okej. Timer na pety nam leci, więc się nie denerwujemy. Chcemy karczmę włączyć. 726, 351. Dlaczego chcemy karczmę też szybko włączyć? Bo nie mam żadnych petów do roboty. Chcę szybko dzisiaj karczmę skończyć. Nie mam nic do łapania kompletnie. A chcę szybko karczmę skończyć, żeby zrobić sobie golasa dzisiaj, nie? Więc taki jest ambitny. Taki jest ambitny plan. Dobra, mam niby 10 klepsydr. No dobra, gościu, daj mi coś, daj mi wygrać klepsydry, proszę cię. Daj mi wygrać klepsydry, proszę cię. Proszę cię, potrzebuję klepsydr od ciebie, przyjacielu. Potrzebuję klepsydr od ciebie, przyjacielu, bo nie będę miał jak awki skrócić do golasa. Daj mi klepsydr trochę. No co za dziot. 200 kryształów. No daj tych klepsyd trochę. No jak się uwziął? Ja nie chcę siedzieć do rana i klikać tych klepsydr. Może następnym razem się uda. No co za ham. Specjalnie dla was robię to, że kręcę tym hazardzistą i marnuję moje klepsydry, które miały iść na zrobienie szybkie karczmy, żeby zrobić golasa, a wy później nie oglądacie odcinków. Przestanę to robić. Będę ham prostak. I nie będę marnował klepsydr na tego gościa. Bo on mi ich nie oddaje po prostu, no. I zaraz się okaże, że będę musiał awkę klikać przez półtorej godziny, żeby... No co za jakiś ham. Co żeśmy wygrali dzisiaj? Prawie nic. Dobra, powinienem kryształy wziąć, ale... Ale załóżmy, że dostaniemy 5 klepsydr. Dobra. Przynajmniej tyle. Odzyskaliśmy. No i duszę. Więc... Okej. Okay. Więc jesteśmy sporo klepsydr w plecy. Życie. Co teraz podnosimy? Trapy na 130. Nie stać mnie. Okej. Okay. Ukidoki. No to co? Bijemy się z jakimś typem, nie? Dzisiaj i tak nie zrobimy tych 10 ataków, bo... No naprawdę... O Jezu! 58 heltów. Tak nie zrobimy tych ataków, bo nie ma z czego. Więc nie ma tutaj stresu. Co tutaj mamy zapisane? Jakieś obrony pupili, które wam nie pokazałem wczoraj. Które robiłem w ciągu dnia. Czomp 23 na ponikonika 33. No to dość łatwa tutaj walka. Nie ma co generalnie się spinać. To było dość proste, nie? To było dość proste. Demon... Hognik 2, co tam? W pumie łaza 16, więc...
Mam takie przeczucie, że on coś tam jeszcze ma wykarmione. Poza tym płomiołazem jakoś... Nie? Naprawdę takiego leszcza dostałem? No okej. Okej, tu jakiś wpiernicz dość gruby. Cząp 42 na cząpa 46. Szanse były. Szanse były i byliśmy nawet przez pewien moment blisko i po takich krytykach i unikach już prawie witałem się z gąską już. No w takim momencie myślałem, kurczę, wygramy to. No i niestety sytuacja zaczęła się odwracać, chociaż jeszcze, o Jezu, krytyk za 50 tysięcy, no. No ten krytyk troszkę zmienił oblicze tej gry. Krytyk 63. No, jak to mówią, było blisko, ale blisko to nie wszystko. Dostajemy grzybka. 7 za 100, 14 za 200. Bronie po plus 150. I czego ta broń nie ma dziury? Jakby ona miała dziurę, to bym nawet ją wziął z tą wytrzymałością. Naprawdę, bronie 150. 367, 14, 307, dobra. Mam 6 klepsydr, może jakąś dostanę. Ja chcę to szybko skończyć, no klikam na ciebie. 10 za 70, 10 za 300, jazda. Chcę to szybko zrobić, 380. 700, 380. Chcę to szybko zrobić i szybko nastawić sobie tego, no. Golasa, tak? To jest ostatni event, ostatnia rzecz, którą chcę zrobić na tym koncie, to jest Golas, nie? Więc chcę to zrobić. Szkielet żołnierz. Były dość bliskie próby, ale no, broń 150 na depsie, to jest troszkę dużo. Więc można rzec śmiało, że gdybyśmy w tej na przykład próbie mieli tą broń plus 150, to byśmy gościa zatłukli. Gdybyśmy w tej próbie mieli tą broń plus 150, to najprawdopodobniej byśmy tego gościa też zatłukli. No a tak to stoimy. Tornad nie robię też celowo, żeby mi za dużo itemów nie wypadło, bo później Golasa nie będę mógł robić, nie? Więc tornada zaczniemy klikać po Golasie. Tu zdecydowanie ta broń plus 150 by nam dała zwycięstwo. Zobaczmy rozmiazgę, bo ja ją próbuję klikać, a tak w ogóle nie zwróciłem uwagi, czy mam szansę. Krytyk w krytyk. Tu mamy 10 tysięcy tipsa straconego. No, jakbym same krytyki jej zarąbał, to mamy szansę. W porządku. Czyli mamy co klikać. Mamy co klikać. Musimy jej zaklikać wszystkie te. W porządku. Co ty chciałeś? Albo w 5 razy. No to już. To już, moi kochani. To już. Dobra. Rages. Jeżeli zobaczę znowu samo drewno, bez grzybów, znajdę cię. Złoto jest ok. Won mnie z tym drewnem. Dobra, exp jeszcze. No won mnie z tym drewnem, no. Nie, no to już jest chamstwo. To już jest chamstwo. A co tu się stało? Dlaczego mi tu miga? A, bo zakręciłem kołem, dobra. No to jest chamstwo. Potka na intę. I kamień. I złoto. Na drugi dzień, no są w 2 dni 3 grzybki dostałem. Jestem po prostu niesamowity. I 30 ton drewna. I 50 milionów kamienia. Na szczęście trochę złota. Nie, ten Rages to jest po prostu troll. Dostałem 5% bonusu do run. Ten Rages to jest potężny troll. I to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to jest troll. Tą potkę na intę to możemy sobie założyć na sobie. Chyba. Że generalnie jestem bardzo, bardzo niezadowolony z tego Rajesa, z tego względu, że to jest drugi dzień, gdzie zasypał mnie drzewem, tak potrzebnym drzewem, jak widzicie, to drzewo jest mi tak niezbędne do życia, że po prostu nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Jakbym nie dostał tego drzewa, to chyba bym umarł. No więc, no jak widzicie, bardzo mnie rozpieszcza Rajes tym drzewem. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę, naprawdę. Dobra, itemów nie dostaliśmy, czyli musimy do kowala oddać jakieś złomy, czyli na przykład to... O, co jest? Aż tak trzeba? No dobra. Za 2000 nasior. Zdejmij przedmiot. No dobra. To możemy rozmontować. Coś jeszcze tu mamy do rozmontowania? Za 29 tysięcy nasior to trochę drogi. To trochę drogi. Buty są za 30 tysięcy, to je schowamy na postać. No i mamy potkę na intę, czyli 2 itemów mi brakuje do rozmontowania. Kupujemy na pewno potkę na wytrzymałość, kupujemy na pewno potkę na intę. Co my tu mamy? 25.
Siła, pierścionek, siła, wytrzymałość, szczęście, czyli żadnych ciekawych itemów tutaj nie ma. I nie ma co tutaj porównywać, bo tu mam wszystko w epikach. Oczywiście broń śmierdzi strasznie. Jest klepsydra, dobrze. 3 za 70, 14 za 400. To jest dobra misja, bo my sobie od razu ją tutaj skrócimy. Od razu ją sobie tak capniemy. No i dobra, co my tu mamy do roboty, moi kochani? Tak na szybciora, jak widzicie, szybki odcinek. To jest do klasera na jutro. Wybrane takie levele, wiecie, że na przykład o pierwszy level to ja go zabiję na golasie, nie? Więc to są takie rzeczy wybrane nawet do robienia klasera na golasie, żeby nie było. Okej, kibel mamy zrobiony, to jest w porządku. Tego złodzieja już nie chcę oglądać dzisiaj na oczy, bo mnie denerwuje. W zbrojowni nic nie kupujemy, do kowala jeszcze dwa itemy, ale nie bardzo mam co rozmontowywać. Do wiedźmy nie mam nic i teraz tak, potki na intę mogę sobie spokojnie na siebie założyć. Tak spokojnie. Potki na wytrzymałość nie będę na siebie zakładał, wiecie. Potkę na wytrzymałość założę dopiero po naturyście. Ta niech sobie siedzi. Tu i tak mi się marnuje, bo tu miałem 4 dni inty, więc to i tak mi się marnuje. Natomiast tą sobie założymy dopiero jak się skończy naturysta. Jeśli chodzi o kalendarz, to teraz będzie złoto, złoto. Będzie nieśmiertelka zaraz, więc to też jest fajne i pytanie, czy my nie będziemy chcieli sobie poczekać do tej nieśmiertelki i dopiero załadować potkę na wytrzymałość razem z tą nieśmiertelką. Szczególnie, że tu jeszcze druga będzie za parę dni znowu potka na wytrzymałość. W sumie zastanowimy się, bo może warto będzie przeczekać po prostu do skrzydełek i załadować sobie wtedy za dwa dni. Bo to będzie za ile? Raz, dwa, no za trzy dni nieśmiertelka, no wytrzymałość to trochę daleko. A nie, wytrzymałość mam, czyli za trzy dni. Czyli akurat to by sobie zeszło i wtedy bym załadował skrzydełka i wytrzymkę. I może w te trzy dni byśmy broń nową dostali. To byłby dobry plan. To by był dobry plan, tak mi się wydaje. Czy będzie, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że byłby to dobry plan. Tak mi się wydaje. No dobra. W związku z tym, że mamy parę groszy, to sobie parę statystyk wybijemy. Coś tam pod szczęście sobie też podciągniemy. No i próbujemy bić portal gildii. Czy my go zabijemy? No nie, nie zabijemy. 230 milionów to raczej mu nie wrzucę, ale 2 miliony też jest spoko, nie? 2 miliony też jest spoko. Jeśli chodzi o portal solo, jesteśmy dalej na 100% życia. Tak jak mówię, bijemy go no, na potrzeby odcinka tak naprawdę, tylko i wyłącznie, bo nie będę tutaj czekał nie wiadomo ile, ja też chcę tą karczmę szybko skończyć, rozebrać się. O, milion siadł. O, następny milion, najsu. To nam daje szansę, że jesteśmy na progresie 1%. W pożo. W pożo, kochani, w pożo. Naprawdę fantastico. Czary mary fantastico. No i dobra, co my tu mamy do roboty? Grzybów mało mamy i to jest problem troszeczkę. Że mamy mało Grzybsona i to mnie trochę smuci. Dwa itemy do kowala to już nie bardzo mamy co. Pierścieni do wiedźmy też nie bardzo mieliśmy skąd wziąć. Mamy ten swój pierścionek zaczarowany, żeby nam dawał więcej złota. Okej. Okay. To jest też w porządku. No i zostały nam tutaj lożki do zrobienia. Środowisko pupili, no to możemy walnąć tą dzyńkę, bo ja w nią i tak nie wierzę, nie? Bo ona by musiała zarąbać tutaj same krytyki i żadna nie dostać krytyka, więc ona już w tym momencie jest przegrana, nie? Te krytyki już jej nic nie dają, bo ona już jest przegrana, więc to możemy sobie zarąbać. Nie ma tutaj paniki. Zobaczmy, może nam wyjdzie jakaś broń. 3 za 80. No nic, robimy 3 za 80. Też trzeba to zrobić. No i próbujemy tego lożka, nie? Może na odcinku nam coś siądzie, to słabe było, o Boże. No to już nie siądzie nam na odcinku. Chociaż nie, już nie. Musiałybyśmy... No i powinien teraz jeszcze lepszy krytyk siąść. No i to jakby był krytyk, to byśmy to nawet zrobili. Jakby to był krytyk, to byśmy to zrobili. Ale jajca. Was close. Jak to mówią, was close. 3600, 3800. Spróbujmy się z tym druidem zmierzyć, chociaż... Może być to ciężkie. Mam problem też z tymi 10 walkami przez tą broń. Gdybym miał tą broń jakąś z normalnym damage'em, nie? Który mi się już należy, to minus 2000 życia. Unlucky minus 2000 życia. Smuteczek.
Smuteczek na minus 2000 życia, naprawdę smuteczek. Naprawdę smuteczek. Trap na 130, 19 milionów. Ojojoj, to raczej bez szans. 350, 310, tak? 350, 310, 250? Co? To ja w ogóle nie to podnoszę. Ej, ja tu mam parking robić na 250, halo. Kto mnie tu zmusza do takich rzeczy? Parking na 250 najpierw. Widzicie, źle zrobiłem. Ja źle spojrzałem na tabelkę. Klepałem sobie już parking uśmiechnięty, że niby mam. A tutaj parking do 250 powinien iść wcześniej. I nie poszedł. No nic nie zrobimy. Dobra. 5,49. Ryzykujemy, że gościu ma słabe tety? Ryzykujemy. Ryzykujemy. Chociaż widzę, że to jest... że jednak ma dobre pety. No, to jak on tym kroksem 45 ma dalej 5 petów? Nie ma ślimuna, nie ma hydrosłonia. Jak oni grają? Człowiekowi robią nadzieję i jak oni grają? 45 kroks? I on na delświnie ostatni zwierzak? Przecież to jest wstyd. Przecież to jest wstyd. Kroks 45? To ja mam 36 i już mam tu pozabijane i ślimuna, i hydrosłonia. On ma 45, to już powinien tu mieć zabite. Już pod siedmiornicę powinien podchodzić. Ja dzisiaj siedmiornicę zabijałem na tym, na druidzie. Nie wiem jak ci, nie wiem jak ci ludzie to robią. Jak ci ludzie grają w tą grę komputerową. Generalnie jak patrzycie takie coś i widzicie, że gościu ma duży level, ale mało zwierząt, to można by przypuszczać, że słabe te zwierzaczki są. I porozkładał trochę tego karmienia na boki, nie? 6,48. No kolejny. Po porażce dostaję znowu mocnego jakiegoś Józefa Strince. No ciężkie dzisiaj pety będą. Coś mi się wydaje, że dzisiaj Kroks to się nie naje. I to nie są żarty. Tak, coś mi się wydaje, że Kroks dzisiaj to się nie naje. Kroks to się dzisiaj nie naje. No nic tu nie mamy ciekawego, fantastycznego. Tu czekamy rano, skończy się kopalnia 9. I wjeżdżam w kopalnię 10 i będziemy szukać serca. I oczywiście jechać dalej w twierdzę. Tu nie mogę tej salki podnieść, bo już mam 11. Gilda jako tako leci. Zbliżamy się do 500 salki, więc też jest spoko. 3 za 100, 14 za 300. No powinienem wziąć 3 za 100, ale wiecie, chcę szybko skończyć tą karczmę. Tam parę expa mnie nie zbawi, a nastawię sobie golasa. O, jest klepsydra. No, z czerwona na golda, niech będzie, cytrynka. 14 za 311, 10 za 327, niech będzie. Truskaweczka. No i mamy 5 za 150, 5 za 80. No i mamy 5 za 150, idealna misja. Ostatnia klepsydra, jedna klepsydra zarobiona. Patrzymy tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa, czy nic tam fajnego nie ma, typu jakaś fajna broń. Nie ma. Więc dokarmiamy sobie pety. Te, co chcemy. Nastawiamy sobie już wartę do rana, bo jesteśmy już na magu, jesteśmy zrobieni. Tym bardziej jesteśmy zrobieni, że po prostu pyk, 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 pyk. Gdzie tu jest nasz Mariusz? Mariusz, przyjmuj nasior, przyjmuj pasek, przyjmuj ozdobę. I zdejmujemy to, zdejmujemy to i zdejmujemy to. I mamy golasa. Golas jest od 0020 mniej więcej. I sobie to zapiszę, żebym jutro wiedział, że do 0020 robimy golasa. Rozebrani, ok. Możemy temu Mariuszowi jeszcze te rękawice tam wrzucić, żeby w razie czego mieć jeden slot, nie wiem na co, ale miejmy go. Możemy gdzieś tutaj ringa wrzucić też. Nie ma paniki z tym. No i mamy dwa wolne sloty, więc jest w porządku. Czyli nasz maguś Mariusz zrobił karczmę, ten swój jeden pasek, który mu się należał. Jak równo staty mamy mniej więcej rozłożone, co? 1325, 1320, tylko że tu jest lepsza podka, od gorsza, nie? Możemy sobie 6 statystyk dodać na bogato. No i to jest tyle, co nasz mag ma do zaoferowania dzisiaj Państwu, ponieważ
co nam zostało? Zostało nam zgodnie z duszą walki jakaś czarna magia. A, no pokazuje mi, że mam niezaklęte, bo nie mam na sobie, nie? Więc pokazuje mi, żebym sobie zaklął pierścień, bo nie mam żadnego pierścienia na sobie. W porządku. Na recykling już mnie nie stać. Pupile dokończymy, arenę będziemy robić, PD już nie zrobimy i pić już nie będziemy. Czyli mamy wszystko, co chcieliśmy. To do 250. No i zostały nam walki petów i nic więcej. Moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o maga. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach. Trzymajcie się, siemanko i pa pa!